europejskiego sportu, a generalnie śląskiego, może nawet polskiego, ale w samym wymiarze zabrzańskim to postać, powiedział tak, nie do podrobienia, drugiego takiego po prostu nie ma. Jan Kowalski, duże brawa dla pana Jana. Szanowni Państwo, to był piękny rok dla zabrzeńskiego sportu, dla zabrzeńskiej piłki, 37, jeszcze przedwojenny, bo w tym roku urodzili się kolejno Jan Kowalski, Stanisław Osidło i Roman Lentner. Trzech tak wybitnych ludzi w jednym roku przyszło na świat, potem by zebrać do kupy ich tytuły Mistrza Polski, Puchary Polski, mecze w Górniku reprezentacji, to są liczby po prostu nieosiągalne dla innych trzech wybitnych sportowców. Jan Kowalski, jedyny z tego grona, urodzony w Zabrzu jeszcze przedwojennym. Potem Połoń Zabrze, Stal Zabrze od 59 roku na dobre, Górnik Zabrze, chociaż pewnie nam opowie o tym epizodzie sprzed 3 lat, jeszcze kiedy miał lat 19 i bardzo, bardzo chciał grać w Górniku. I tak naprawdę w Górniku, w Gwarku, to dziś, gdyby tak patrzeć, to przez ponad 60 lat związany ze sportem zabrzeńskim, w różnej roli wychowawca. Nie pomylę się, jak powiem, że setek, jak nie kilku tysięcy piłkarzy, którzy z różnym skutkiem kopali potem piłkę od reprezentacji Polski po niższe ligi, ale zawsze każdy z nich może powiedzieć, że Jan Kowalski był moim mistrzem, nauczycielem też, robi niesamowite wrażenie. Także bardzo serdecznie panie Janu zapraszamy do nas i poopowiadamy sobie troszkę, wspominamy i poopowiadamy sobie troszeczkę o dzisiejszym piłce, o dzisiejszym Górniku, a jest o czym opowiadać. Może tam na to czerwone siedzonko. Mikrofon działa. Halo? Działa. Siedzimy na takich starych krzesełkach. Gdybyś nam powiedział, jak wyglądały krzesełka i stadion tak w roku, powiedzmy, Górnika 57-9, bo pewnie nikt z Państwa wtedy jeszcze na stadion nie chodził albo nie pamięta, jak to było 60 lat temu, na czym ludzie siedzieli wtedy na Roosevelta? No, na pewno w tych latach początkowych to ja chodziłem na mecze Górnika, nie grałem, ale chodziłem. Chodziłem na mecze i naprawdę to, co wtedy było, jest dzisiaj nieosiągalne. Bo ja pamiętam, że kibice z różnych drużyn, którzy przyjechali tu na Górnik, gdzie ta ich drużyna grała, oni sobie popijali razem, napisie tego i na końcu chłopcy tacy mali to workami wynosili butelki. Nikt nikomu nic nie zrobił. To jakoś społeczeństwo było całkiem inne, nie tak jak dzisiaj. Ja nie wiem, czy to była sprawa powojenna jeszcze, że jeden drugiego szanował, prawda? A dzisiaj już nie wiem, dzisiaj już nie szanuję jeden drugiego, prawda? Dzisiaj każdy jest taki agresywny. Gdzie by się człowiek nie obrócił i coś zrobił, to zawsze się spotyka z jakąś agresją. Tak, ale pamiętam, wspominałeś kiedyś, że w okresie powojennym, kiedy były mecze Zaborzostwa Bowiem, też się działo sporo. Ja, ale to były na pewno, to były takie mecze na samym początku, gdzieś w 1946 roku, to nawet strzelali tam na wojsku, no na pewno nie zabili nikogo, ale wiem, że takie były bójki, że się tam strzelali. Zaczynałeś granie nie w Górniku, ale w Pogoni Zabrze. Jaka była to Pogonia w pierwszych latach powojennych? Ginter Pawelczyk, taka znana postać, troszkę zapomniana, ale pierwszy trener Górnika Zabrze. Kojarzysz jeszcze tego trenera z swoich młodzieńczych lat? Tam naprawdę w tym okresie grali zawodnicy, którzy jeszcze grali w Preußen-Hindenburg, prawda? A później przecież Pawelczyk, który był później trenerem Pogoni, to grał w Preußen, prawda? Uznawany jest za pierwszego trenera też Górnika Zabrze. Proszę? Uznawany jest oficjalnie za pierwszego też trenera Górnika Zabrze zaraz po powstaniu klubu w 1948 roku. Ale to ja nie pamiętam, żeby był trenerem Górnika Zabrze. Bo to wtedy były jeszcze takie sytuacje, że nie było Górnika Zabrze, było Zjednoczenie. Nie? Tak. Było Górnika Zabrze i nie wiem, kto tam był wtedy pierwszym trenerem, ale on na pewno nie. On później w pogoni skończył szybko. To ja jeszcze miałem 10 lat.
Jak w tym czasie się jeździło na mecze na stadion przy ulicy Roosevelta? Bo na pewno nie samochodami. Nie, no bo sytuacji takiej przecież gospodarz tam górnik miał tam gospodarza, gdzie ten sprzęt cały był. Ja nie wiem, jak ta ulica się tam nazywa. W tej chwili i przecież chodziliśmy ze Zaborzem pieszo, przecież tych budynków, te bloki nie były, to były pola wszystko, to my przez te pola chodzili i mało tego, zawsze my czekali na tych zawodników, bo oni mieli drogę na wojsko kilometr. Ci zawodnicy, bo się tam przebierali, bo szli na wojsko, to my zawsze czekali, żeby każdy miał taką walizkę i to my zawsze chcieli nosić te walizki, żebyśmy za darmo mogli wyjść na stadion. Kto był takim pierwszym idolem młodych chłopców w Zabrzu w latach 50, powiedzmy 4, 5, 6, kiedy w Zabrzu grali już, nie wiem, Wojcik, Franosz, Czech? Kto był takim piłkarzem numer jeden, na którego się chodziło na górnikach? No, no na pewno byli zawodnicy, ja dzisiaj już nie, ale byli bardzo taki, tu z nazwiska już nie pamiętam, ale później już w tych późniejszych czasach to już Ernest, Polkowa, prawda, Jankowski, Olejnik, no to już była później ta generacja, ale to o czym ty mówisz, to nie jeszcze realnie w trzeciej lidze, czy w drugiej lidze, to już tam nie pamiętam te nazwiska, tam coś tam tego, nie pamiętam tego nazwiska. Dzisiaj wszyscy mówią Jan Kowalski, ale nie wiem, czy państwo wiedzą, no w dowodzie i fakcie, że tu jest inne imię wpisane. Też ciekawa historia. No. Na pewno moje nazwisko było Kowalski, bo chcieli zmienić na Szwid, bo Kowal to jest Szwid, nie? Ojciec powiedział, nie, on się urodził Kowalski i zostanie Kowalski. A ja miałem na pierwsze nazwisko Gerard, a na drugie Johannes. Nie? No i wtedy już grałem w Górniku i zostałem powołany do reprezentacji drugiej reprezentacji Polski i graliśmy z Izraelem w Łodzi. No i rano wstajemy i idziemy na śniadanie i każdy mi życzy tam wszystkiego najlepszego, a ja nie wiedziałem, po co mi gratulują, nie? Tylko potem na końcu jeden powiedział, no w imieniu, że imieniny mam, że wszystkiego najlepszego. To się dopiero, bo u nas imieniny się nie obchodziło, nie? Tylko urodziny. No i rodzina do dziś mówi, nie mówi Jasiu do ciebie, tak? Proszę? Najbliższa rodzina nie mówi. Nie. Jan. Oni mnie wszystko wiedzą, a tu wszyscy ja. No. Cała rodzina tam, czy w Niemczech są, czy tego, to Jana nie znają. Tylko wiedzą. Rok 56, pierwszy raz pojawiasz się w Górniku Zabrze, ale na króciutko. Dlaczego? No na króciutko, dlatego, że ja już wtedy grałem w Pogoni w A-klasie. No i tam niby dobrze grałem, nie wiem czy to jest prawdą, ale ściągnęli mnie do Górnika i pamiętam taki mecz, trener Dziwisz był, postawił mnie, to był z Jugosławią, jakimś był partizanem i w tym meczu grałem, no to wiadomo, no, nie wychodziło mi tak jak bym chciał, to jest normalna rzecz, no i to koledzy tam z Pogoni, słuchaj, przyjdź tu, tam nie ma szansy w tej chwili tego, przyjdź z powrotem tego i dałem się zgłosić i przyszedłem z powrotem. Ale po roku, półtora roku mówili, kurde, idź do tego Górnika. No, ja poszedłem, był taki dyrektor z Koksowni, później ja do niego był w Dumie Starców. Też już jego nazwiska nie pamiętam, bo szedłem tam odwiedzić, ale poszedłem do niego i powiedziałem, że ja bym chciał tu w Górniku grać. No, on mi mówił, wiesz co, trenować może, ale czy wiesz grał, to nie wiem. Nie? I to mnie tak wszedł mi na ambicje. Ja mówię, no dobrze, ale ja bym tu chciał być. No i powiedział, dobra, załatwili mnie tego i to było 56.
zawodników. Mieli 16, 17 zawodników. A teraz to jest rozbudowane i ten. No ale ja tak pomyślałem, chłopie, ja ci udowodnię, że ja będę grał. I wtedy trenowaliśmy 4 razy w tygodniu, a ja trenowałem 8 razy. Pracowaliśmy normalnie, o godzinie 6 byłem w pracy, nie na dole, ale we warsztacie. Później nas tam zwalniali gdzieś koło pierwszej. Miałem trening, przyjechałem do domu, wziąłem obiad, położyłem się spać i czy deszcz, śnieg, obojętnie jak, poszedłem w pole, skakanka, piłka i tam trenowałem. To ja już 8 razy trenowałem w tygodniu. No bo ja wyszedłem z takiego założenia, że jak z 16 zawodników kontuzje będą, albo ktoś będzie w słabszej formie i trener nie postawi. No i był taki moment, rzeczywiście pojechaliśmy, ja już jeździłem na rezerwę, ale tam nie wchodziłem, tam od czasu do czasu gdzieś jakąś atlasu tego, to tam wchodziłem do gry, to mnie trener tam wpuszczał. No ale był taki moment, że pojechaliśmy, byłem na rezerwie, pojechaliśmy do Warszawy, grać z Bartem Warszawa. I jeszcze założyłem tak, że jak ja będę trenował, to ja muszę biegać podwójnie tak jak ci. To wtedy mogę rzeczywiście się załamać. No i wtedy był trener Steiner i Górnik na dziesięciolecia. Górnik przegrywa 2-0. I był taki kierownik drużyny, mecenas Schulz. Poszedł do trenera, mówi: panie trenerze, niech pan puści Kowalskiego, bo to już przegrywamy. A on mówi: ja nie wiem, jak on w tej chwili gra z taką drużyną tego. I tam był wtedy taki przepis, że można było zmienić zawodnika przed przerwą. Po przerwie już nie wolno było zmienić zawodnika. Po chwili on znów poszedł do niego. Zajmij się tam, tłumaczył. I podszedł do niego trzeci raz. Powiedział: panie trenerze, jak pan nie puści Kowalskiego, to pan się będzie tłumaczył na zebraniu zarządu, bo ja to podniosę na zebraniu zarządu. I on taki był wkurzony, rozbiera się. I to było coś 3 minuty do przerwy. No i puścił go, może minuta przed przerwą, puścił mnie Olinika zmienił. No i poszli mnie na przerwę. Wygraliśmy wtedy 3-2. I po tym meczu napisał nowe odkrycie w Górniku Zabrze. No i wtedy przez 10 lat grałem w tej drużynie w podstawowym składzie. Poza tym, że wszedłeś, przed Kupnem było wtedy też już, czy jeszcze nie? Kupne do zespołu też musiało być młodego piłkarza, czy nie? Och. Na pewno był to w ogóle inny spot, inni zawodnicy, inni ludzie. Bo ja pamiętam, jak zawsze po meczu to cały poszliśmy do tam pływałem, nie? Tam była sauna, baseny, tam byli zawsze po meczu, tam wypośli. Były tam kabiny tam były. No i przyszedłem tam, Ernest i Kowal, był taki zawodnik Kowal, siedzieli tam w tej kabinie, a tam przyszedłem, cześć, i ten Kowal mówi do Pola, mówi: Ernest, to jest zawodnik. Wiesz, jak on będzie grał, to ja był tam spłynięty, że oni tak mówili. Dajmy 20, ciągnął, dajmy 20 zł. No i był taki zawodnik Kajzerek też. Przyszedł tam, ja tam jeszcze byłem,
będzie grał. Ale ja mam mu żadnych pięć, nie będę grał. No i takie były sytuacje i naprawdę oni, tych młodych, ci starsi, tam Ernie Zemkowski, Polsi, wszyscy bardzo tych młodych szanowali, a oni chcieli, żeby ci młodzi grali. Oni się nie bali, bo oni wiedzieli swoją wartość, jaką mają wartość, że to jest niemożliwe, żeby ten młody ich wybrał, żeby był lepszy od młodych. Były sytuacje takie, nie były momenty takie, że my w tym okresie, myśmy strasznie lubili w piłkę grać. A jak jeszcze coś nam zapłacili, to szczęście było pełne. Był taki moment, idziemy spod treningu do domu, no to nikt nie miał samochodu, to 4-5 razy myśli. I koło kościoła tam był taki sklep monopolowy. Nie? I to jak dzisiaj pamiętam, mój wtorek, w niedzielę był mecz, wtorek po 25 lat. Ernest Tymkowski, Kowal i ja. A tam te łąki chimiczne, tam nie były wojska. Tam były krzaki. No i kupili pół litra, bo samemu nie było, na to 5 litrów. To musieli spadki robić. No. Poszliśmy tam te krzaki, już mieli kieliszek i polali. Mówi, a wy będziecie jeszcze czas. Bajczyni, Wilczek i ty, tak? Mówi, a wy będziecie jeszcze czas. I to jest taka fama, że Ernest pił niestety, bo na to nie mieli pieniędzy. To pili i będą pili zawodnicy. To nie ulega wątpliwości. Bo przecież to są ogromne stresy. Nikt się nie wyobraża grać w taki mecz, jakie to są stresy. No jak tam potem już mają jakiś dzień wolny, tylko wtedy były zawodnicy tacy, że on wypił, ale na drugi dzień na treningu dwa overole wybrał. I to te dwa overole mógł wykręcić. To już na następny dzień już był normalny. Przecież jakby Ernest pił, tak jak to niektórzy wszyscy opowiadają, to przecież nie tam nie grał. Nie? A on przecież w tym okresie przecież to był jeden z najlepszych zawodników w Polsce. Mówimy o Ernestie. Byłeś pewnie w szatni też i świadkiem tego wydarzenia, kiedy Ernesta przywieziono na mecz z kontuzją, miał nie grać z Legią. Skończyło się na 4 bramkach. Pamiętasz to wydarzenie? To było, graliśmy w Bydgoszczy. I Rosa Rata był całe kolano i te kolano nie uszyte. W środę mieliśmy mecz mistrzowski. Już. I brakowało nam, tak jak powiedziałem z początku, 16 zawodników, w każde było. Akurat nie się tak stało, że nie było tego 11. I my poszli do niego, do domu, pewnie słuchaj, ty było 3 dni po tym życiu. Kiedy ty musisz grać, bo chłopie nie ma z kim grać. Jak muszę, no to przydał. I on grał z tym, co dzisiaj to jest dla zawodników wprost niemożliwe. Każdy się przewraca i zaraz tam krzyczy czy tego, to wtedy to było wprost niemożliwe. Ja pamiętam z moich sytuacji takich, że graliśmy tu w ŁKS-y. I zrobiłem taki zwód i uderzył mnie kolanem w zawodnik. No, tak mnie zabolało i wołał masażysty i on mnie tam troszkę wymasował. I poszedłem, bo 15 minut było do przerwy. Jeszcze z tym grałem, poszliśmy na przerwę. No i
przerwie, tam trener mówi o następnych 45 minutach, co tego, no idziemy, bo ja nie mogę stać. Co jest, tak mnie to bolało i okazało się, że miałem przebity tą głowę mięśnia. I zaraz po tym lekarz przyszedł, oglądał mi, chłopie, przecież ty masz te przebite to. I zaraz wzięli mnie do szpitala i mi to szyli. To wtedy miałem tych, ale to człowiek był tak zaangażowany, że nie myślał o tym, że coś jest. Ja wiem, że mnie bolało niesamowicie, ale ja chciałem grać. To w tej chwili nie wiem. Jest to u tych zawodników niemożliwe. Chciałbym, żebyśmy też porozmawiali o tym, co się dzisiaj dzieje. Ja akurat debiutowałeś w Górniku, ten pierwszy, twoje pierwsze przyjście, to 19 lat miałeś. Tak. Teraz mam dwóch ludzi z Gwarka, przy których znasz od dziecka w zasadzie, 15 lat. Mówię o Żurkowskim i o Marcinie Uranowiczu. Jak tłumaczysz to, że jeszcze 3 lata wcześniej, powiedzmy, kiedy byli juniorami młodszymi, o Marcinie mówiono nie tylko w Zabrzu, że wielki talent, strzelał bramki, Żurkowski troszeczkę w siebie. Dzisiaj o Żurkowskim się mówi jako wielkim talencie. Nawet są głosy, że on być może do roku zagra w polskiej reprezentacji, a Marcin ma tak trudne wejście do dorosłej piłki. Jak jako wychowawca tych chłopaków i doświadczony trener, co ty mówisz? To już moi następcy tam. Ale jest różnica między Żurkowskim taka, że on grał już w tych juniorach jako taki senior, już się nie dał. A Marcin Urynowicz to był zawodnik bardzo inteligentny. On nie może być ustawiony w jakiś ramach, bo to są zawodnicy, którzy potrafią sami na boisku decydować w danym momencie, co oni mają robić. A jak trener go da w takie ramy, to on się gubi wtedy. On tego on nie lubi, bo nie wiem, na pewno znacie, taki był u nas Bandrowski. No to też wielki talent. Ja, jak on jeszcze był taki mały tam z początku, to ja z powodu niego przyszedłem na te mecze, gdzie on tam w Gwarku grał. Tak mi się podobał. No i potem rzeczywiście syn mój potem trenował tą drużynę i chciał go ustawić w jakiejś ramie. Nie dał rady. On sam wiedział, co on ma na boisku robić. Opie, ty grasz tu, za tym, czy na tym, czy na tej stronie grasz. I to są zawodnicy tacy, którzy tak inteligentni są piłkarsko, że on sam wie, co on ma na boisku robić. I później on poszedł do Lecha Poznań i oni go zrobili pomocniki defensywni. No i zniszczyli chłopaka. Bo on już nie był sobą. To dlatego są trener musi wyczuć do tego, to, co nie ulega wątpliwości z mojego punktu widzenia, że trener Górnika Brosz potrafi prowadzić dobrze tych młodych, prawda? On dobrze prowadzi tych młodych, bo widzimy w tej chwili, że dosyć dużo gra. Jak właśnie tłumaczysz to, co się dzieje w tej chwili? No w kwietniu, gdybyśmy się spotkali, to pewnie mówilibyśmy kolejny sezon pierwszej lidze, kolejny sezon niewypowiedzianych szans. Mijają 4 miesiące i cały czas jesteśmy świadkami takiego małego cudu piłkarskiego. Myślę o tym fenomenie na trybunach, o Brzegu Górnika, świetne noty, pozycja wicelidera. Jaką masz odpowiedź na to, co się wydarzyło przez te 4 miesiące? No mnie się wydaje, może wszyscy, co tu jesteśmy, jak grali w tej pierwszej lidze, już pod niedaleko końca, nikt nie wierzył na to, żeby oni awansowali do ekstraklasy. Bo to było wprost niemożliwe. W piłce trzeba mieć też troszkę szczęścia. Prawda? To nie ulega wątpliwości. Bo są sytuacje takie, że drużyna bardzo dobrze gra, ma sytuację, nie potrafi to wykorzystać. Przeciwnik ma jedną sytuację, wykorzystał i wygrywa mecz. No, na pewno jest to dla mnie, dla wszystkich, jest to zaskoczenie, że oni w tej chwili tak grają, ale wynika to z tego, że tam są zawodnicy młodzi,
którzy mają coś do osiągnięcia i oni naprawdę cieszą się grą. Nie ulega wątpliwości, że sami młodzi nie mogą grać, ale ci starsi, mnie się tak wydaje, bo tam jestem nie blisko tego, że oni tym młodym też pomagają. Bo nam kiedyś też ci starsi pomagali. A na pewno od tego ambulotu się mogą wiele nauczyć, prawda? To nie ulega wątpliwości. I dlatego w tej chwili jest taka sytuacja, że no, nikt się tego nie spodziewał, że oni aż tak wyjdą wysoko do gry. Ale jest jedna taka sytuacja, która mnie troszkę martwi, dlatego że oni remisują albo przegrywają pod koniec meczu. Bo oni naprawdę, jak wyjdą na to boisko, to oni walczą, biegają, ale nie ma tego zmiana rytmu gry. Bo w piłce jest tak, że trzeba umieć zmienić rytm gry. Bo nie da się cały czas grać na pełnych obrotach. Muszą być momenty, kiedy troszkę przytrzymujemy tą piłkę, rozgrywamy tą piłkę i później, jak już wiemy, że jest już tak daleko, ale to muszą być zawodnicy tacy, którzy są doświadczeni, czy oni wiedzą, w którym momencie. Bo jest sytuacja tego, jak my oglądamy zachodnie drużyny, wydaje się, że oni tak biegają, tak, ale zobaczcie, no, jak oni idą po jednej stronie i tam już się zmęczenie, to ten już patrzy, jak dostanie piłkę, przerzuca tą piłkę na drugą stronę. Ci znów tam zaczynają grać, a ci tu odpoczywają. Co u nas? Tego nie ma. Ile jest tych podań, zanim oni znajdą tą lukę, żeby tam strzelić tą bramkę. A u nas jeszcze ci są za młodzi, może nie są to tak wielcy talenci, bo to nie jest takie proste, prawda? Bo kopać piłki umie każdy, ale grać nie umie każdy. Dlatego tu się troszkę boję, bo oni nie potrafią się utrzymać przy piłce. Nigdy nie musi być te 10, 20 podań, tu podać, aż odpoczniemy i wtedy znów ruszymy. Oni są tak zaangażowani ci chłopcy, że oni cały czas na wysokich obrotach grają. Dlatego pod koniec te rzuty karne, to wynika z tego. Tam się zawodnik, jak już jest zmęczony, popełnia dużo błędów. Weźmy ten ostatni mecz. Ten bramkarz nie miał prawa iść do tej piłki i złapać, tylko wypiąskować. Następnie już była sytuacja taka, że to wypiąskować. No to są takie sytuacje, że później już pod koniec oni nie potrafią już tak myśleć jak z początku. A to jednak trzeba umieć zmienić rytm gry. Tego oni jeszcze nie potrafią. Generalnie mówię, jest tak, chwalony, trener chwalony, piłkarze chwaleni. Kiedy jest taki moment, że wszyscy cię klepią po plecach, to też jest jakieś zagrożenie. Jaka byłaby twoja taka doświadczonego trenera, rady dzisiaj dla Marcina Brosza? Jak w takim momencie się zachować? Kiedy wszyscy cię chwalą, mówią, że masz świetną ekipą, jesteście najlepsi. Bo to też jest trudny moment, w piłce jest tak, że nigdy nie możesz powiedzieć, że ty jesteś najlepszy. To są krótkie okresy, prawda? Bo widzimy, że drużyna gra bardzo dobrze, a na drugi rok nie ma jej. Prawda? To nie jest takie proste, że w piłce każdy musi być zawsze skromny. Bo to nie jest tak. Dzisiaj ja mam drużynę, ona dobrze gra, wszyscy mnie chwalą, ale za miesiąc, za dwa miesiące wszyscy psy będą na mnie wyszać. Bo coś tam nie zagrało. Jakiś błąd się popełnił gdzieś. Nie? Albo ten materiał już jest, to co ja mówię, bo może przyjść to, co oni grają,
z taką ambicją, taką wolą walki, może przyjść w pewnym momencie kryzys. To nie ulega wątpliwości, bo to może być taka sytuacja w piłce, tak jest, że oni powiedzmy tyle i tyle meczów dobrze grają, później na nas przyjdzie taka wpadka, dwa, trzy mecze mogą nie grać, mogą przegrywać. Ale wtedy muszą znów iść do góry. Bo ja pamiętam, była taka drużyna, nie wiem, czy wy pamiętacie, Szumielki Bytów. No, to była taka drużyna, która kurnie tak walczyła, że oni z każdym wygrywali tam z początku. Opadli się i wtedy już tam byli gdzieś na dole. Ale była taka drużyna, która długo wygrywała. Była taka drużyna, która bardzo długo wygrywała. To był Górnik Zabrze, bo wróćmy znowu do... Troszkę cofnijmy się o 50-55 lat. Tutaj za nami są takie piękne stare zdjęcia. Jest takie stare zdjęcie, zresztą tutaj też wisi, jak fantastycznie wyglądacie w Londynie w 61 roku. To taki mecz dla ciebie też wyjątkowy, dwumecz, bo tak w pierwszym grałeś na Stadionie Śląskim 4-2, 4-0, kontuzja. A w drugim nie grałeś, ale w Kipsie pojechałeś do Londynu. Nie wiem, czy każdy zna historię tego wyjazdu w Kipsie do Londynu, kiedy i tak nie mogłeś zagrać. Jakbyś te dwa mecze przypomniał naszym widzom, bo to też pierwsze mecze pucharowe w historii Górnika Zabrze. Ja może powrócę do tego, że ja twierdzę, że ja bym w tej chwili nie chciał grać w piłkę. W tym okresie, kiedy myśmy grali, to była inna piłka, inteligentna, a teraz brutalna. Przecież tak jak w tej chwili, wtedy każdy na wojsku szanował tego swojego przeciwnika. Czy to był Zachód, czy to był Wschód, szanował. A dzisiaj nie. Nie wiem, czy to te wielkie pieniądze robią. Bo to są naprawdę oszałamiające pieniądze, że to nam się w ogóle nie chce wierzyć, prawda? Ale wracając do tego, coś ty powiedział z Tottenhamem, no na pewno był taki moment, że już prowadziliśmy 4-0 i mnie nadepnął taki Makej, skręcił mi w kostkę, musiałka też. Przed dodam, prasa pisała o strasznie brutalnych faulach, ale sami teraz mówiłeś, że to nie były brutalne faule. Nie jest prawdą, nie ma brutalnych, to nie był brutalny faul, normalnie, czymś, no to się zdarza. Tylko, że u nas wtedy mówili, bo Anglicy już grali inną piłkę jak my. Nie? I dlatego po tym wszyscy pisali autobusalnie tego. No i mnie dali do Gipsu i musiał wejść do Gipsu. Nie powinniśmy pojechać, nie? Ale u nas nie było wiadomo, jak to było. Paszporty, jak to było wizami, to już parę miesięcy wcześniej byśmy musieli wizy załatwić. Teraz my przyjeżdżamy do Londynu, wychodzimy z samolotu i Anglicy nas tam. Zarząd nas tutaj przyjmował, patrzył, my w gipsie. I oni byli przekonani, że my tam przyjechali, żeby pokazać, jak oni brutalnie grają. Dopiero potem my im wytłumaczyli, że inny już nie mógł przyjechać, bo jakby inni zawodnicy mogli przyjechać, to by przyjechali. Ale my mieli już wizję tego, no to my się na wycieczkę pojechali. To wtedy dopiero zrozumieli, dla nich to było nie do zrozumienia, jak to jest możliwe, że może zaistnieć taka sytuacja. Ten wynik 1-8 przeszedł w historii, ale to był też ważny moment w historii Górnika, ta porażka. Z niej wyciągnięto w klubie wnioski? Na pewno wyciągnięto wnioski, ale była sytuacja tego rodzaju, że oni przed meczem, nie wiem, czy już to zażywali, ale byli tak podekscytowani, że tego, że muszą ten mecz wygrać, zresztą oni nam to pokazali na Śląsku, jak tu prawie, że jak tam przyjdą, to nam pokazywali, tam 6-7 nam pokazywali. No i wtedy ani Hubert Kostka, ani Gomola
nie potrafili grać na przedpolu. I w tym okresie, jak ktoś pamięta, to oni bardzo, Anglicy grali bokami, skrzydłami grali. I wtedy rzucali te piłki, a tam był jeden taki szlicie, nazywał główki, pięć główek szedł Hubertowi na tym meczu. No to pamiętam, jak myśmy przyjechali, to Rejnik, bo był kierownikiem drużyny i zarazem asystentem, dziennie 45 minut ćwiczył to na przedpolu gry. To wtedy, potem już była taka sytuacja, bo Hubert to jeszcze był zawodnik taki inteligentny, tego to on nie był taki brutalny jak Gumola, ale Gumola, jak już się nauczył grać na tym przedpolu, to w polu karnym już nikogo nie było. Jak on powiedział, moja, to albo głowa uleciała, albo ten się musiał cofnąć. To już wszyscy wiedzieli. A Hubert tego nie był, bo Hubert był całkiem innym był bramkarzem, bo zawsze oni byli obaj bardzo dobrymi bramkarzami. Ale jak Hubert zadzwonił jakąś bramkę, to wchodził do bramki Gomola. Ale Hubert Kostka był taki, że on się wtedy nie za bardzo angażował. A jak było odwrotnie, jak wypadł Gomola, to zajeżdżał tych bramkarzy i siebie zajeżdżał, tak trenował, bo chciał jak najwcześniej znów być. Dotyczyło też do treningu, bo Gomola nawet na treningu tak. No tak, ostro treningu, potem już tak doszedł do takiej perfekcji, jak było dośrodkowanie, jak wyszedł, to jak tam ktoś woła, wsadził to do... Przecież on temu Romanowi złamał nogę, czy temu, no, Szumbielek, co przyszedł. Wili, tak. Bo on się rzucał pod nogi tego, to u niego nie było, nie było ten. Ale nie było tu. No, bo troszkę dojrzał taki. Mówimy o swoich debiutach w Pucharach czy Lidze, ale też w wyjątkowym meczu debiutowałeś w reprezentacji Polski. Szkocja 3-2. Dużo się o tym mówiło i pisało w Polsce. To można tylko powiedzieć o szale Ernesta Pola, bo na pewno w tym okresie ci Szkoci już byli troszkę dali od nas, ale była takie dośrodkowanie w prawej stronie do rogu tam pola karnego. I on z woleja uderzył, to nikt nie wiedział, co się dzieje, gdzie ta piłka jest. Ta piłka spadła ze siatki na ten. No ale po tym meczu wtedy jeszcze Związek Radziecki potrzebował spalić z partnera. Bo gdzieś za 3 dni czy za ile tam grali jakiś mistrzowski mecz, reprezentacja Związku Radzieckiego. No i myśmy z tej Szkocji pojechali do Moskwy. No, w Moskwie graliśmy tam, ale to oni nas nie wypuścili tam na rozgrzewkę, oni się tam gdzieś rozgrzewali. Przyszli tego, już wychodzimy i przegrali mnie tam 7-0. Tak no zrzucili. Drużyna Górnika, która osiągnęła największy sukces w Europie, bo cała Polska jej kibicowała, to są jednak lata 60, powiedzmy 7, od Nokii liczmy do 71 roku, ale też to mówiłeś i nawet jak się czyta prasę z tamtego okresu, to wiele razy jest takie stwierdzenie, że ta drużyna jest słabsza tak naprawdę, zdaniem ówczesnych dziennikarzy, od tej drużyny z lat 59, 61, 62. Czyli jeszcze właśnie z Jankowskim, z Polem, chociaż ten zespół w Europie jeszcze nie zaistniał. Ale mówisz o tej drużynie. Ta już nie, ta drużyna z lat 70 roku, ta, która była w finale, że zdaniem wielu, że ta wasza drużyna pierwsza z lat 60 początku miała większy potencjał piłkarski, ta z Polem, z Jankowskim, czy z no na pewno, to
to w tym okresie to naprawdę dobrali, ja nie wiem, czy rzeczywiście oni ten zarząd, rozumiesz, ci to, co to tam rządzili wtedy, czy trener, czy oni wiedzieli, że stworzą taką drużynę, bo oni przecież nas, myśmy byli jednego rocznika, to był Staszek Kosińsko, to był Koszówka, to był Lętny, prawda, później jeszcze ci młodsi to byli Musiałek, to był Żołtysik, to przecież to byli wszystko talenty, nie? Proszę? Florek to już był, Florek już był starszy, nie? Ale tu to właśnie taka młodzież weszła, nie? Taka młodzież weszła i no na pewno zależało to dużo od tych starszych zawodników. Tak jak powiedziałem, że oni się swoich pozycji nie bali. Po tym jak jeszcze już Ernest siedział na ławce, już był na rezerwie i to kibice mówią, Ernest, jak ty? Ty już na mapce siedzisz, jak ty nie grasz, to już ty dobrze grasz jeszcze. On mówi, chłopie, jak są lepsi, to muszą grać. A już nie jest taki dobry, jak był. To już było bardzo lat 60., kiedy Ernest Polsko idzie ze sceny, ale w 63. roku na waszym treningu był już taki młody chłopak z Sośnicy. Powiedz, czy byście już po tych pierwszych treningach wiedzieli, że to będzie piłkarz, który gdzieś tam się będzie ocierał o wybitność w historii polskiej piłki nożnej. Myślę oczywiście o 16-letnim chłopku, który nagle się pojawił taki mały syneczek, może nie mały, bo nie był niski, ale młody chłopaczek z Sośnicy. Było widać, że tam w nim coś drzemienie niesamowitego? Na pewno był to wielki talent, prawda? I tak jak powiedziałem, że właśnie taki młody chłopak, i oni go przyjęli. Ernest mu dawał piłki, on miał okazję i nie strzelił bramki. A później już jak grał, przecież on miał 16 lat, to w reprezentacji Polski grał. Seniora, nie juniora, w reprezentacji Polski. Pamiętam, w Norwegii grali gdzieś w Szczecinie i wygrali 9-0. I on tam grał w tym. Bramkarz. Proszę? Bramkarz. No i bramkę jeszcze strzelił. Naprawdę to był naprawdę wielki talent. Potem jak już dojrzał, to miał jedną okazję, żeby był wykorzystał. A to widzisz, to jeszcze jest następny, który był zresztą od nas 10 lat młodszy. On miał 16, to my mieli 26. A Ernest i ci to już mieli, rozumiesz, po 30. Powiedziałeś takie kiedyś bardzo fajne zdanie, zresztą to było i w artykułach, i w książce. Ja jestem taki mały trener, a wy jesteście tacy wielcy piłkarze. Kiedy to powiedziałeś? Przy jakiej okazji? Ja jestem taki mały trener, a wy jesteście tacy wielcy piłkarze. Była sytuacja tego rodzaju, ja nie byłem już zawodnikiem, byłem asystentem Brzeżanskiego, takiego Brzeżanczyka. U nas, ja byłem jego asystentem, no i było gdzieś 9 meczów do końca, górnik byli na czwartym miejscu, no i ja przychodzę na trening i ja mówię trenerze, a co my dzisiaj robimy? On mówi, ja już nie jestem trenerem. Jak to pan nie jest trenerem? No zwolnili mnie. Co teraz będzie? Przyszedł prezes Dyra, mówi, słuchaj, a jutro ty będziesz trenerem. Boisz się? No nie, czemu ja się mam bać? No i to była sytuacja tego, no bo ja byłem takim trenerem, a oni byli takimi zawodnikami, bo to byli 9 zawodników, to ja z nimi grałem jeszcze, nie? No i to ja, będąc zresztą asystentem u trenerów, to zawsze co do minuty wszystko zapisałem się. I u tego Brzeżanczyka tak samo. No i teraz ja jestem trenerem. Jesteśmy na czwartym miejscu. Co teraz zrobić z tym? To ja dwie noce nie spałem. Analizowałem wszystko od A do Z.
Co, gdzie myśmy coś zrobili? Bunt. Jaki bunt to jest? I okazało się, że bardzo dobrze byli zawodnicy przygotowani pod względem fizycznym. Gorzej wyglądało pod względem szybkościowym. Ja mówię, słuchajcie, koledzy, będziemy trenowali godziny, ale na tempie. Cały czas będziemy ten. Po godzinie do domu i ten. Zrobiliśmy wtedy mistrzostwo i Puchar Polski. Ten Puchar Polski to dzisiaj jeszcze wszyscy wspominają z Legią 5-2. Włodek Lubański wtedy szedł 4 bramki. No, dlatego obojętnie jak, czy zawodnik, czy trener, on to musi wykonać, ten zawodnik i trener z pasją. On to musi kochać. Zawodnik, grając w piłkę, to on to musi tą piłkę kochać. No ja w Warku, jak jesteśmy na obozie, to ci, co przyszli nowi, to przeżywają chrzest. Nie? Zawsze pytamy, słuchaj, bo są na górze, co nie słyszą, co ci tam mówi, jaka jest twoja największa miłość? Basia albo Krysia. Mówię, Basia albo Krysia to piłka? Nie. To już przegra. No. I taka jest mentalność tych zawodników, że nie piłka, Basia albo Krysia. Wspomniałeś o Barku. Czy jest piłkarz, którego pamiętasz z młodości w Barku? Wielki talent, nie zrobił kariery na miarę swojego talentu. Pewnie takich jest wielu, ale czy jakiegoś takiego talentu szczególnie ci szkoda, że mówisz? To jest zawsze tak. Ja pamiętam dziś moi rodzice, jak ja grałem, czy zaczynałem grać, czy tego, to tam nie chodzili, nie interesowali się piłką, a dzisiaj to jest zatrważające, bo zawodnik kopnie raz dobrze piłkę, to rodzic już z nim jeździ tam do klubu i wiele rodziców swoje dzieci niszczy. Bo to musi każdy pamiętać. Ja ci go oddam, masz po 4 lata będziemy się rozliczać. Ale nie, on jest mądrzejszy, ten ojciec jest mądrzejszy od trenera. On chce decydować, co ma mieć. Ile razy, jak ja już w Gwarku nie trenowałem, z boku tam stałem i ojciec i tam ryczy, dlatego tak, tego, to. Ja mówię, przepraszam bardzo. Pan jest trenerem tej drużyny. On mówi, nie, ten tam jest. To po co pan gada? Taki mądry jest pan. Czy panu ktoś powie w swojej pracy, czy ja bym panu powiedział, jak pan to robić, jak ja się na tym nie znam. A ten trener się na tym zna. I to w tej chwili są naj... I wiemy, że następne spotkanie z Latochą zrobimy teraz. Dlatego to w tej chwili jest najgroźniejsze, najbardziej ci rodzice przeszkadzają tym swoim chłopcom. I wiele te talenty zostały przez rodziców zmarnowane. I oni się z tego sprawy nie zdają. Ja nie wiem, czy to jest tak, że ten rodzic widzi te pieniądze. Te pieniądze już widzi, jak on będzie tym zawodnikiem, to on będzie zarabiał te miliony. No. I woda co do. Dlatego jest to dla mnie jest to, no nie zrozumiałem. Wy nie macie pojęcia, ile my mamy w tym parku kłopotu z tymi rodzicami. Oni nie chcieli rządzić, oni by chcieli wszystko, oni wiedzą najlepiej. No ale my nie przyszli do parku. Też jak najbardziej, dlatego chciałem, żebyśmy byli i o dzisiejszym rozmawiali. Cofnijmy się znowu o kilka dekad.
Bo wiem, że ten pierwszy okres twój pobytu w Górniku to jest praca jeszcze w kopalni, może nie na dole, ale praca przez kilka godzin. To jest woda, którą grzejecie gdzieś na wiadrach się myjecie. Kiedy Górnik się zaczął zmieniać? Kiedy Górnik stał się naprawdę takim profesjonalnym klubem? To jest dopiero przyjście wy, czy to się już zaczęło dziać troszeczkę wcześniej? Ja powiem tylko tyle. Będę zawsze powtarzał jedną rzecz. Słuchajcie, jak Ślązacy nie będą grali w Górniku, Górnik się kończy. To już lata 70. w zasadzie koniec Śląska. Pamiętam pierwszy zawodnik gdzieś z daleka przyszedł do Buszana. Szaliński najpierw, ale to z Rogóry był, ale już był troszkę u nas. Już był tam w Rybniku, tak, który pan od Rybnika są mieli, ale on bezpośrednio przyszedł z Gdańska. Ale myślę, że dzisiaj po latach, kiedy jednak piłka jest zupełnie inna, ten model się może sprawdzać, że powiedzmy 5-6 piłkarzy powinno być przynajmniej z regionu. Na razie się sprawdza, widząc Górnika, ale czy ten model na dłuższą metę jest w stanie się sprawdzić dzisiaj też? Że powiedzmy połowa drużyny powinien być Ślązacy, czy już w tej chwili na to nie możemy tak patrzeć? Też można to osiągnąć, bo ja słucham tych chłopców. Myślę, rozumiesz, jak przyjdzie mnie na trening, to już później, jak już nie przestali pracować, tylko byliśmy zawodowcami. Zachód tego nie wiedział, ale my wiedzieli, że my już jesteśmy tym, bo byśmy pieniądze nie dostali, takich pieniędzy, no ale już myśmy nie pracowali. No i ten wątek... O tych Ślązakach. Czy teraz już jest o tych Ślązakach. No to ci chłopcy jak tam opowiadają, no, nie umią się nigdy dogadać. On przychodzi, on nie zna języka. Nie? Nie są tacy zdolni wszyscy, że on się szybko nauczy po polsku. I to jest największy błąd. Ja rozumiem, że sprowadzam zagranicznych zawodników, ale oni przychodzą, to oni są ze czwartej, trzeciej półki. Bo przecież on tu bardzo dobrze grał, ale on tam nie grał, on tam gdzieś w trzeciej lidze. Radecki, nie wiem, bo ja, mnie się ten zawodnik nie podoba. No, muszę powiedzieć, że mnie się ten zawodnik nie podoba. I to jak to wszyscy przychodzą, ten stamtąd, ten tamtąd, oni nie są zainteresowani tym klubem. Oni nie są zainteresowani. Oni chcą zarobić, do widzenia, albo ktoś go tam jeszcze chce. A wtedy myśmy przez 10 lat grali w tym jednym i tym samym składzie. Przez 10 lat wszyscy byli tu ze Śląska. A dzisiaj i to przecież zawsze jak myśmy już przychodzili półtorej godziny wcześniej, to myśmy się rozebrali, myśmy na wojsko poszli, to tam dziada wygrali, coś tam zawsze było. To dzisiaj jest to niemożliwe. To jest niemożliwe. Szybko trening zrobią do samochodu i nie ma. My po meczu, po treningu jeszcze byśmy tam siedzieli, gdzie myśmy mieli warunki takie, ja pamiętam w tych latach, to był taki gospodarz Bilek, to ciepło woda przyniósł we wiadra. To my się po treningu we wiadrach kopali. Już były te piece gazowe, nie? No to jeszcze nam kupowali te ubrania takie, żebyśmy po kompanii mogli jakoś posiedzieć jeszcze, żeby chłonąć troszkę. To były całkiem inne czasy. To nie jest tak jak teraz. Ja nigdy się nie umiem w tym znaleźć. Jak to właściwie, bo ja zostałem, rozumiesz, moje pokolenie, my zostali całkiem inaczej wychowani. Ale mieliście też pod względem absolutną przewagę, bo dzisiaj najdalszy wyjazd Górnika to jest Chorwacja, nie wiem, zgrupowanie w Czechach, abyście potrafili po 6 tygodni siedzieć w
Kolumbii, w Ekwadorze, w Stanach Zjednoczonych. Rzecz nieosiągalna dla dzisiejszego górnika. Mnóstwo zjedzaliście świata. Ja sprawdziłem do 71 roku. Górnik miał rozegrane ponad 300 spotkań międzypaństwowych. To jest niewyobrażalna liczba i to są kluby w zasadzie z całego świata. Mnóstwo klubów z Ameryki właśnie, południowej, środkowej, z Chile, z Ekwadoru, z Kolumbii. Jak wspomniasz te wyjazdy? Bo to było dla ludzi stąd, gdzie był jeden program telewizyjny, albo w ogóle nie było telewizora, ale byście poznawali wręcz kosmos, jeżdżąc po świecie. Ja pamiętam, że był taki okres, że myśmy 5 lat w ogóle wyjeżdżali do Czechosłowacji. Potem już jakoś to się, jak Gerek przyszedł, to się to już jakoś tak, ten to już, myśmy już zaczęli wyjeżdżać, bo przecież jak każdy musi pamiętać, jak myśmy nie mieli porównania, jak te drugie drużyny grają, no to my w tych pierwszych fazach mecze europejskie, to myśmy odpadali. To później, jak myśmy już wyjeżdżali do Anglii, do Ameryki, prawda, poznali taki styl gry, to już potem było całkiem inaczej. Ja pamiętam, myśmy pojechali do Stanów Zjednoczonych na taki turniej. No było to troszkę całkiem inny świat. Tam były telewizory do 1962 roku, to już mieli te piloty, wszystko. Pamiętam, że był z nami trener. No, dzieli jeszcze Cebula. Cebula. Był Cebula z nami. No i rzeczywiście to był inny świat, do którego my się musieli jakoś dostosować. My nie wiedzieli, co to jest, nie? No i odbył się tam ten turniej, no to był taki moment, gdzie myśmy tam dobrze grali, bo myśmy tam grali z angielską West Ham United, strzeliliśmy jedną bramkę, strzeliliśmy drugą bramkę i sędzia nie uznał te bramki. W pewnym momencie, jak to Polacy i Kurtami mieli pod tym nakazowaniem i wyszli na te wojsko, na tą płytę i pociągli tą resztę tam na te wojsko. Policja była tam na tym wojsku, nie interweniowała. Oni powiedzieli, że oni nie mogą, a ci kibice na tego sędziego, to myśmy go wzięli w takie koło, i myśmy go wyprowadzili i 40 minut siedzieliby w szatni, czy będziemy dalej grać, czy nie. No i graliśmy dalej, bo przegraliśmy wtedy tam 2-0. Mało tego, była sytuacja takiego rodzaju, że Polacy nas zapraszali, bo to pierwszy raz drużyna z Polski, Górnik, bo to był głośny Górnik, jak tego. No to zawsze nas zaprosili, jedni pojechali tam, drudzy pojechali na inne spotkanie, jeszcze drudzy na inne, to zawsze mówili, słuchaj, te nagrody, co wam dadzą, bierzcie dla nas, my bierzmy dla nas. I to różne tranzystory, jakieś magnetowidy, takie małe, wszystko tego, no to zawsze powiedzieli, ale kolegom też, nie? No to my im dali, a oni znajdź nam to przynosili. No było no bardzo, bardzo życzliwi ci ludzie byli, bo pierwszy raz z Polski przyjechali, no to byli w restauracji, to starszy zawodniki, to oni tam wódkę stawiali, a tym młodym to tam dolary dawali, to oni nie śmiał pić, ale ci nie, a nie było możliwości nie pić. No to nie, on nie pija, co ty z Polakiem nie wypijesz? No to wyobraźcie sobie, jak powiedział nie, to musieli to wypić i stać. Nie, jeździliście w ogóle, wyjazdy do Ameryki są opisywane, ale bardzo często jeździliście też do byłego Związku Radzieckiego, do Armenii, do Gruzji. Jak wyglądały te wyjazdy wtedy w latach 60. w terenie świata? No,
Na pewno co do społeczeństwa, to ludzie byli fantastyczni. To nie ulega wątpliwości. Ludzie byli fantastyczni. Pojechaliśmy z Moskwy do Erewania i pojechał z nami. Umiał po niemiecku. To musiał jakiś agent być, to nie ulega wątpliwości. I przyjechaliśmy do Erewania i do hotelu. Okazuje się, że ten hotel jest zajęty. Nie? Poczekać się tu troszkę. Ten tam zarazki porządek zrobił. Ci musieli się wyprowadzić. Silniki dali na korytarz, a my poszli do tych pokojów. To raz, dwa to załatwiamy. Teraz, jak mówili, bo to zawsze co tam można wziąć, bo to trzeba zawsze coś tam zarobić, nie? To nie ulega wątpliwości. No to przyszedł facet, ubrany ma. Przyszedł, chodź do góry. No i on, lustro było, się go ubrali, ale mu było za duże. Tu byśmy mu pociągnęli, żeby mu pasowało, a on patrzy, mówi, haroszne. No ale za duże to może. Nie, to jest dobre, to brat być nosił. No i takie sytuacje różne, tylko że ludzie byli fantastyczni. Przecież do fabryki nas wozili tam. Tego, we fabryce my byli tam w pokoju, myśmy czekali na tego całego szefa, dyrektora. A przyszedł tam taki batowie, przyłożył tam do pieca ten, no i myślę, tak śmiałem, fajnie tam grzeje ten, a potem się okazywało, że był ten szef cały. I on to wszystko tam robił, orkiestra zaraz tam była w tym, ściągnęli tam z kuci, chyba to była zakładowa orkiestra, grali nam tam, no coś fantastycznego. Mało tego, że zaraz jak myśmy przyjechali, to oni wiedzieli, że coś tam mamy, to zaraz i walili do tych pokojów, to te chcieli kupić, do tego, to już nie mieli nic do sprzedania. Był taka sytuacja, do Erywania my pojechali i jak nie wiem, czy pamiętacie, takie laminatowe płaszcze byli. Mm-hmm. I to się podobało niemożliwe. I myśmy to sprzedawali po 100 rubli, to były dużo pieniędzy, nie? No ale teraz jedziemy do domu, to była zima, tam było lato. Myśmy po co te płaszcze, to sprzedajemy, nie? Przyjechaliśmy do Moskwy, tam 25% stopni mrozu. A my w tych marinarkach, tylko ci ludzie wychodzili, i patrzą na mnie, czy to jakieś wariaci są, albo co. No, takie różne sytuacje tam były. Piękne lata. Powiedz teraz jeszcze, pozwolimy tutaj naszym gościom zadać kilka pytań, jeżeli będą, ale powiedz pięciu najlepszych piłkarzy, z jakimi grałeś w Górniku. I pięciu, jakich najlepszych trenowałeś w Górniku? Nie chcę kogoś urazić, ale zawodnicy byli wszyscy dobrzy. Wszyscy byli dobrzy. Dziękuję. Teraz Państwu proszę, teraz Jan Kowalski za Waszej dyspozycji. Jak są pytania, to słucham. Proszę. To w Polsce już pierwszą bramkę taki winkel, jest boleja, nie? Spuścił piłkę jakiś mocno, to sam winkel. I prawda, co bo tam w gazetach czytałem, że nie wiem, to o tym wyczuwali, że wyjściu brali krótkie korki, a więc jeszcze przewyższe wojsko zali wodą. To było coś takiego, czy? O to też mamy. To w gazetach tam, dlatego ja mówię, że to nam tam już nas zrobił, na pewno tam. I dzisiaj leją tam na. Ale to z korkami to było zaś inna sprawa. Tam raczej to nie chodziło ten rachubie, bo myśmy mieli normalne głupie tego na taką trawę, czy polali, czy nie polali, to mieli normalne. Proszę.
Nie bójcie się, bo macie jakieś. Może ja. Ja zacząłem wychodzić na meczu w Górze Dobrze w latach 1961-62. Czyli już tam, nie wiem, około 55 lat temu. Z perspektywy czasu, patrząc właśnie na jak mówię dalej, na kadrę Górnika Zabrze w tych latach, koniec lat 60., początek lat 70., jak te lata 70., czyli Puchar Europy, finał Puchar Europy, i lata 80., 84-87, 4 tytuły mistrza Polski zdobyte pod rząd. To jest to ekipy Dangowskiego, Orzeszka, Urbana i tak dalej. No, to ja uważam, że jednak mimo wszystko te 4 lata, ta ekipa, która wtedy grała w latach tych 80., tam 4 czy tam 5, przez te 4 lata zdobyła mistrzostwo Polski, to była najlepsza ekipa, najlepsza drużyna w historii Górnika Zabrze. Miała jednego pecha miała tylko, losowania pucharu. Oni wtedy trafili w losowaniach na czołowe drużyny, a absolutnie czołowe drużyny, może nie świata, ale Europy, rok po roku. Dlatego nie mogli jakby przebić się, nie mogli przejść przez te puchary. A jednak Górnik w tych czasach tych świetności, jak w latach 60-70, jednak miał, grał z tymi czołowymi drużynami, ale jednak tą drogę miał stosunkowo łatwiejszą, ponieważ no, trafił do tak chyba słabszych przeciwników niż ty drużyna, niż ta ekipa, powiedzmy, taka z tych lat 80. powiedzmy. Ja tak uważam, to jest moje pytanie. A druga sprawa to jest, jeżeli chodzi o współczesnego Górnika. Czekaj, że ten wątek nie ten. Rozumiesz, ty mówisz, że to była najlepsza drużyna. Oni zrobili 4 razy, a my zrobili 10 razy. Ja rozumiem. A co do Pucharów Europy, to ta drużyna grała, rozumiesz, w finale, a ci nie. Ale oni szli tam. Ale żebyś i pokonali, tu rozumiesz, Manchester United, rozumiesz, mieli też drużyny cały czas. Weź to, musisz no przeczytać, rozumiem, ja że już ty jest taki zakochany w tych koledzy, to są twoi. Zakochany, to nie tylko zakochany. A teraz nie chodzi o współczesnego Górnika, teraz o to, co się dzieje. Jak wiesz, to z tego, te 3 lata ostatnie, to tam... Ja przypatrywałem się często, byłem na treningu Górnika Zabrze. Za czasów Warzywny, za czasów Ojżyńskiego i za czasów teraz Brosza, no i Żurka, który tam prowadził te 10 meczów, czy tam w tym kraju. I co się rzuca w oczy? To, że ci zawodnicy, Brosz ma z nimi kontakt. To znaczy, że ci zawodnicy, to co ty powiedziałeś, oni się teraz spotykają, oni na treningach sobie podpowiadają, oni mobilizują jeden drugiego, oni integrują się, czy spotykają się już przed meczem, są po meczach, są po treningach i to jest efekt. Ponieważ Brosz nie dokonał wielkiego cudu. Tam doszło 3 zawodników, czy 4 zawodników do pierwszego składu, którzy doszli. Prawda? Z Angulo, z przeciwnego zawodnika, tak jak powiedziałeś, trzeciego ligowego, teraz ten Angulo nie stał się jak za dotknięciem czarodziejskiej łóżki zawodnikiem klasy polskiej, tam czołowej napastnicy. A za Warzywy Ojżyńskiego i za Żurka tego nie było. To było 2 godziny treningu i te 2 auta wsiadali i wszyscy wyjeżdżali, wszyscy uciekali i to było takie efekt. A to, że Górnik awansuje do ekstraklasy, to pamiętasz, że powiedziałem to, jak Górnik był na 9 miejscu, miał 11 punktów skarżu, że Górnik awansuje do ekstraklasy. No ty jesteś wróżka. I nawet się założyłem, nawet się założyłem z czołowymi zawodnikami. Wygrałem tak. No to musi dać to do lotka. Ale na bazie tego, co tutaj słyszeliśmy, bo to jest ciekawy wątek. Czy jako trener miałeś też taki moment, jaki miał i takie podejmować decyzje, jakie podejmował Marcin te 3 miesiące temu? Bo nie wierzę, że to nie była łatwa decyzja, kiedy gdzieś tam na ławkę posadził Adama Danka, Kosznika, Blizgę, innych. Czy pamiętam, jak Hubert Moska odsunął kiedyś od składu
Dolnego, Brzezińskiego. Każdy wielu trener miał takie momenty, że tych starszych w pewnym momencie troszkę odsuwali na bok. Miałeś kiedyś taki dylemat, takie decyzje musiałeś podejmować dlatego, żeby jednak gdzieś tam poprawić atmosferę i jakoś drużyny? I to rozumiesz, taki dylemat był, rozumiesz, miały mi to strasznie, rozumiesz, Staszkiem Oślizgą, rozumiesz, bo pojechaliśmy do Ameryki i Wyra powiedział, tak, jak go nie weźmiesz, on zostanie tu w domu, no. Ja mówił Stasiek, słuchaj, to nie jest moja decyzja, to jest decyzja prezesa. Ty wiesz, że ja rozumiesz, jestem, rozumiesz, nie mogę się oprzeć i powiedzieć, nie, co musi. Ja mówię, bo taki silny nie jest. No, to zawsze mi to przypomina, weź mnie, kurde, wyszuć. Ale to była decyzja, jednak troszeczkę decyzja prezesa, ale czy ty sam od siebie kiedyś uznałeś, tak, niestety muszę go poświęcić dla dobra drużyny, bo musimy dokonać jakichś zmian? Nie. To rozumiesz, raczej rozumiesz, to bo jest taka sytuacja, że mi się coś nie podobało, to rozumiesz, nigdy, rozumiesz, nie rozmawiałem przy wszystkich, słuchaj, ty jesteś taki i taki, tylko przyjdź po do mnie tam do góry i pogadamy. No to takie były rozmowy, słuchaj, tak i tak, tego, to. No ale tak, żeby nie ten, ja pamiętam tylko jedna taka sytuacja z tym, w telewizji teraz jest zawodnik. Kosowski? Nie. Hajto. Gram na prawej obronie, ja byłem trenerem i takie błędy tam robił, że coś okropnego. Jak pokazywałem, jakie... Nie, to oni, to on. I zawsze na nowy sezon to byśmy kadry, ile kto zarobi i tego. Ja go odrzuciłem 10 tysięcy złotych. Ja mówię, no niestety, chłopie, ty popełniłeś największy błąd. I to musisz o to pobudować. To nie mam tych błędów, to ci jeszcze dodam. Ale tak, żebym komuś powiedział, że tego nie, no bo to rozmowa jest najważniejsza. Nie? To jest też człowiek, on inaczej myśli. A ja tam mam przekonać, że on nie ma myśleć tak czy tak, tylko ma myśleć tak i tak. Nie? Bo ja jestem bardzo doświadczony od niego. To z tym zrobiłem, a pięć razy chodziłem do tego. Jak nie szło, to zawsze chodź, weź to. To był taki strażak. Powiedz już kończąc, trudny był ten moment, kiedy powiedziałeś sobie nie, już kończę z pracą trenerską, wystarczy. Czy już gdzieś tam to do... Była sytuacja taka. To człowiek musi też wyczuć troszkę. Jak ja już chciałem kończyć, to jak ja w szatni zawodnikom coś przekazałem, to ja miałem taki ten, że ja zawsze oczami wszystkich przeżyłem i wyczułem u nich, co on tu będzie pierwszy. Nie? Co on będzie pierwszy? A jak oni coś mówili, to mnie zaś włosy na głowie stali, bo jeszcze wtedy miałem. To mnie zaś włosy, to ja powiedziałem, chłopie, kończ, bo nie masz prawa już dalej prowadzić. Bo to jest inne pokolenie. I to musi przyjść trener, który nie jest wiele starszy od nich. Ja jestem już, ja miałem ponad 60, a oni mieli tam, powiedzmy, po 25-26. Ten konflikt pokoleń już był za duży. Nie? To każdy musi wiedzieć, koniec jest i koniec. To jeszcze dziennikarze mówi, panie Kowalski, jak znów nie wiecie, i to powiedzą po pana, ja mówię, nie. Ja raz mówię coś, to dla mnie to jest święte. Dlatego ja przez całe życie dochodzę z jednego założenia. Ja nigdy nie umiem kłamać, obojętnie,
czy się ktoś obrazi, ja lubię komuś powiedzieć prosto w oczy prawdę. A czy on się gniewa, czy nie, to mnie to nie interesuje. Ale on musi wiedzieć prawdy, bo jak jemu powiem prawdy, to wiem, że on mnie za plecami nie obgada. Jego wziąłem, bo mówię tego, ktoś tego. Ale taka jest sytuacja. Trzeba umieć powiedzieć prawdy. Jest, a ja też lubię słuchać najgorszą prawdę. Powiedz mi. Ja też będę zadowolony. Ale nigdy nie było sytuacji, że ja na kogoś tam, wiesz, tam tego, to wajerowałem, że tam pogłaskałem, już fajny włos, a on był łysy. Bo tak to jest przeważnie. Jest łysy, drugi grudy, ty masz fajny włos. To już wiemy, że Stadeusze następne spotkanie musi być zrobić. Ale w tym roku dałeś się jeszcze namówić na prowadzenie górnika. To no właśnie, górnika w tym roku jeszcze. Kiedy? W tym roku. Ja górnika? Tak. Drugiego maja. Drugiego maja. Do maja wtedy się zaczął wygrywać. Proszę, to tak, bo tak mi to kiedyś o uszu biło, że nie wiem, czy pana tam zdenerwowali, czy pan się na niego obrali, to ja tego górnika nie. To pani Kurzyna poszła do barka trenować, nie? Potem pana prosili, to potem w jakimś czasie nie. Może pan w Polsce ich trenować. Tak, ja tam z kobietami to nie wiem. Ale nie wiem. Żyna jakaś tego, wie pan, to ja nie pamiętam, czy... Wiem, że pan tak wędrował między górnikiem też i coś tam... Ja, to tak, tak. Jak poszedłem z górnika, to do Gwarka, a z Gwarka to do Górnika i tak przychodziłem tam... Daleko nie było, szczęście. No. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny wyjść niepokonanym. Jan Towarski, drodzy państwo, podziękujmy brawami za... Dziękujemy.